No siemanko, witam serdecznie, z tej strony OldGamer89, witam w kolejnym odcinku z gry Farthest Frontier. No i w dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie tutaj nową osadę na najwyższym poziomie trudności, gdyż ta opcja zwyciężyła tutaj w głosowaniu pod dwoma ostatnimi odcinkami. Dokładnie stosunkiem głosów 7-3 wygrała ta opcja, także zagramy na pogromcy. Zobaczcie, jak to wygląda. Zasoby początkowe na minusie, łowiectwo i dzika przyroda na minusie, wrogie siły z dwoma plusami, opieka zdrowotna, niepowodzenie z dwoma plusami. Także no, jest tutaj duża lipa na pogromcy. No zobaczymy, no. Mam nadzieję, że nie odbijemy się, od tego poziomu jak od ściany. Damy nazwę osady. Co jest? Dobra. Dajmy Kraków. Jak dajemy najwyższy poziom, to już tutaj wiecie, to już gruba osada musi być. Dajmy Kraków. No i co? Myślę, że na średnim. Na średnim zagrajmy. W sensie na średniej, na średnim rozmiarze mapy, nie? Life. Dobra, tego już nie oglądajmy. Kurde, ale wam powiem, no, jestem podekscytowany, bo tutaj, no, ten tryb pogromca, najwyższy poziom trudności, no, to już tutaj może być naprawdę trudno. Trudno może być, trochę się tego boję, trochę taka wędrówka w nieznane, no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, najwyżej się odbijemy jak od ściany, od tego poziomu. Ale liczę, że może sobie poradzę. No zobaczymy. Mam jakieś doświadczenie z tej pierwszej rozgrywki na średnim poziomie trudności. Zobaczymy, jak to będzie na tym najwyższym. Mam nadzieję, że dobrą mapę trafimy. Taką, żeby były kurde zasoby wszystkiego. Żeby był piach, żeby była glina, węgiel, ruda żelaza. No to byłoby spoko, naprawdę. Żebyśmy mieli wszystkie zasoby. Najgorzej jest, jak właśnie nie ma, czy to piachu, czy czegoś. No najgorzej by było, jakby gliny nie było, nie? No to już nie wiem. To bardzo słaba opcja by była wtedy. No dobra, zobaczmy, co tutaj mamy za mapkę. Rozpoznanie okolicy, no dobra. Dobra. Jakieś śnieżne góry, tu piach mamy, zobaczcie, ziele na górach jakiś. Złoto, tu jest piach, dobra, coś tu jest. Coś tu jest, może tu gdzieś, tu są płaskie tereny. Zobaczcie. To znowu tych... Glina, tu jest glina. Znowu tu są rybki. O, 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 tu... Tu mi się podoba. O, i tu są jeszcze zwierzęta. Dobra, dobra, dobra. Tutaj chatkę myśliwych mógłbym zbudować. No to jest dobra. I suwa. Tu jeszcze zobaczmy. Tak spatrolujmy, wiecie. Żebym dobre miejsce wybrał na start. Bo to będzie, no już na tym poziomie trudności to będzie miało duże znaczenie, nie? To są te rybki. No dobra, może tutaj gdzieś. Tu jest żyzna gleba. Tam kawałek dalej glina. Rybki, moment. Tu są zioła, tu są te zwierzątka, tak? No dobra. To dajmy gdzieś tu, mi się wydaje. Tu walnijmy, tak. No dobra, zobaczymy, kurde, co z tego wyjdzie. Dajmy czas na razy 3. Bo zanim oni to postawią, to przecież... Ho, 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 jeszcze trochę minie. Za mało domów, no widzicie. Żarcia, zobaczcie, na 4 miechy, tylko 40 wędzonego mięsa, trochę warzyw mają. A kurde, widzicie, od razu ja się zastanawiam, co tutaj się dzieje. Musimy zaznaczyć, żeby oni zbierali. Kurde, dobra, widzicie, to już od razu trzeba zaznaczać im, żeby zebrali tutaj coś, bo jest lipa, widzicie, z surowcami. Dobra, to dajmy tak. A ja nie wiedziałem, o co chodzi, ja to... A tu widzicie, im od razu tych kłód już brakuje na tym poziomie. No, no to widać, że to jest naprawdę dowalony poziom trudności, jak już takie rzeczy się dzieją od razu na samym początku, że kłód mi brakuje. No, no to...
no to naprawdę wam powiem, że nie jest lekko. O, już drapieżnik. O, już, już! Zobaczcie. Ale sami z nim zawalczyli. To trochę dziwne w sumie. Wcześniej jakoś nie walczyli sami z tymi... z tymi niedźwiedziami. O, dobra, są kłody. Zaraz zbudują centrum miasta. Dobra. Dajmy może na razy dwa, żeby trochę za szybko też tak to nie szło. Dobra, i możemy domki. Niech zbudują te domy. Bo potrzebują mieć... Kurde, tu mam nierówny teren. Nie zauważyłem. Dobra, to może z tej strony zbudujmy. Też tu znowu jest... Aj, kurde, dobra. Raz. Dwa. Trzy domy musimy na razie dla nich zbudować. No i teraz trzeba będzie ogarnąć drewno opałowe. No i tutaj chyba chatkę myśliwego zrobimy, nie? Tak mi się coś wydaje. Zobaczcie, kłód brakuje. Znowu drapieżnik. Kurde! Ja, jakie fajty z drapieżnikami od razu. Dobra, wiecie co? Bo tutaj zobaczcie, oni te zasoby zbierają bardzo szybko coś. No ale powiem wam, widać, że najwyższy poziom trudności. Od razu widać, że jest dużo trudniej. Dobra, mamy dwa domki. No to teraz drewno opałowe trzeba będzie ogarnąć. Tego drwala to gdzieś musimy tu wywalić przynajmniej, gdzieś daleko. Albo na północ nim go pociągniemy. Właśnie gdzie? Ewentualnie w tą stronę gdzieś. Bo tu jest tak, jest nierówny teren. Pytanie, gdzie, w którą stronę właśnie te budynki przemysłowe robić? Dobra. Stopuje czas. Drwa. Dobra, wiecie co? Dam tu gdzieś tego drwala. Cyk. Wiecie, żeby mi nie psuł od razu atrakcyjności, bo od razu go tam wywalam daleko. Cyk. No dobra, tak to spróbujemy ogarnąć. Ty muszę studnie, widzicie, zbudować też. Znowu drapieżnik. Kurde, ile tych drapieżników, no. Już jest 9 na 12. Zobaczcie, bo mnie te drapieżniki atakują. Dobra, jeszcze trzeba studnie tutaj ogarnąć tym domkom. Może tutaj nawet postawmy, bo tu i tak się nic wielkiego nie zmieści. Ale zobaczcie, od razu problem, kurde, z kłodami, z kamieniem. No tu to będzie ciężka rozgrywka, już widzę. Tu będzie naprawdę, będzie przewalone. Sześciu chce migrować? A, nie. Piszą mi, żebym zgromadził większy zapas żywności. Właśnie, żywność się kończy. Zaraz mi zdechną z głodu jeszcze. Musimy myśliwego robić. Dobra. Czy co? Bo my musimy tego myśliwego zrobić. Cyk. Cyk. Tu gdzieś go pociągnijmy. O. Produkcja żywności. Chatka myśliwego. Ale zobaczcie, no kurde, tu jest tylko... Jeszcze cmentarz chcą, żebym zbudował. To co pierwsze. Dobra, najpierw zbudujmy tą chatkę myśliwego.
Dobra, tu postawmy. Bo nie zdechną mi z głodu za chwilę. No i widzicie, jaka lipa od razu. Ze wszystkim. Brakuje drewna opałowego. Brakuje żarcia. Cmentarz są jeszcze, żebym im postawił. Cmentarz też zaraz ogarniemy, ale powoli. Dobra, dajmy razy 3. Niech oni to zaczną stawiać wszystko. No, z kłodami coraz lepiej. Coś tu zbierają te kłody. Wodę chociaż mają ze studni. No, ale kurde, widzicie? Poziom pogromca, no to już nie są żarty. To już nie są żarty. Tu można z łatwością przegrać. Dobra, będzie myśliwy zaraz. No i kacy. O, od razu jest, no to super, to pójdzie. Mamy łuki, chociaż dla niego, żebyśmy łuki strzały. Dobra, mamy. 2 łuki i 60 strzał. No to zapoluje se na coś. To fleczerza też będziemy musieli w miarę szybko zrobić. Widzicie, nie mamy dużo. O, już poluje, już złapał. Dobrze, dobrze, dobrze. Będzie mięso. Będzie mięso, nie zdechną z głodu. O, jest drwal. To też, to drewno o połowę będzie zapotrywał. Dobrze, dobrze. Dobra, chyba zdąży narąbać przed zimą, jak myślicie? Zobaczmy, jak stoimy z ludźmi. 6 robotników, budowniczych mamy 4 zaznaczonych. Wydaje mi się, że spoko. Może tak być. Oni teraz tutaj wyrąbują jeszcze. 12 tego drewna, nie wiem czy to... Dobra, dajmy tutaj, niech będzie 2. Do tego drewna opałowego, żeby oni nie zamarzli. No, ten jeszcze, kurde, nie wyprodukował mięsa. No masz tu te zwierzątka, poluj na nie. Dobra, co oni chcieli jeszcze? Cmentarz. Cmentarz. Postawmy tutaj naprzeciwko myśliwego, mi się wydaje. To jest takie w miarę miejscówka dość dobra. Czy gdzieś dalej? Może gdzieś dalej. Chociaż cmentarz chyba nie wpływa negatywnie. Ale dobra. Postawmy tu. Taki na razie styknie. O, śnieżyca nadchodzi. Dobra, jest coś mięsa. Coś tutaj upolował ten myśliwy. Jest 20 białka. Tak, 60 mięsa upolował. Dobrze, dobrze. Ale zobaczcie, 60 mięsa tylko upolował. To wcześniej jakoś, kurczę, więcej było. To jakby z jednego jelonka teraz 60 było na tym poziomie trudności. A wcześniej było 100, zdaje się. Mi się coś wydaje. No, powiem wam, że średnio to wygląda. Ja zobaczę, ile mamy tych strzał. My zaraz będziemy... A nie, 2 łuki, 60 strzał jeszcze jest. Dobra. O, 120. Dobrze, dobrze. No, jest jakiś zapas mięsa. Oj, ale my będziemy też musieli zacząć... Mogę już zlecić w sumie... No wiecie, pola z warzywami, nie? Zapomniałem zlecić w tym pierwszym roku. Ale dobra, bo i tak teraz będzie zima, to chyba nie będą budować za bardzo. To już na wiosnę zlecimy. Tu chyba im zlecimy, nie? Jakieś pierwsze, kurde, pole. Gdzieś tak blisko. O, tutaj zobaczcie, kolejnego myśliwego mógłbym zrobić. Dobra, przeżyją. Mają 58 mięsa. Powinni przeżyć. Tylko mnie niepokoją już, kurde, ataki tutaj, jak się zaczną na tym poziomie trudności. To naprawdę mogą być dowalone, no.
Chociaż pole w sumie chyba nie psuje atrakcyjności, to nawet mógłbym mi tu to pole postawić. Nawet nie chyba, tylko na pewno nie psuje atrakcyjności. To by mieli blisko. Jakieś piwnice ziemne byśmy tu nastawili, może. Tutaj już tak też kombinuję pod kątem tej dzielnicy mieszkalnej, nie? Także no tutaj trochę słabo to jakoś zacząłem. Znowu jest wzgórze. Chyba tu będziemy musieli jakoś się rozbudowywać dzielnicę mieszkalną na południe. Ewentualnie na północ. Dobra, mamy, kochani, drugi rok. Zlećmy pole, no bo tutaj co innego. O, tu jest dobre. Tylko, że tutaj są te zioła też. To też nam będzie potrzebne. Tu też jest żyzna gleba. Zobaczcie, 70 parę procent. No to by... Musimy przemyśleć, jak my się chcemy w ogóle rozbudowywać. Wiecie co, ja puszczę ich tu, niech odkryją, co tu jest. Okej, bo chciałem wiedzieć, czy tu są zioła, czy nie ma. Nie ma, dobra, to nie, tu zrobimy to pole, będzie najżyźniejsze. O, widzicie, jak tu jest żyzna gleba? To walnijmy tutaj. Na czterech pracowników, takie duże. Dobra, na razie to może nawet mi mniejsze starczy. Najwyżej dobudujemy później. Na dwóch. Dobra, takie niech zbudują chociaż. Trochę daleko postawiłem, no ale kurde, tak to musi być. Taką artylerię komunikacyjną zrobimy. Ale zobaczcie, nie migrują ludzie, mają zapas żywności. No na razie ten jeden myśliwy ogarnia sytuację. No ale game changerem będzie pole. No jak zbudujemy pole, no to już... O, przybył nowy mieszkaniec, spoko. To będzie manpower nam wzrośnie. Na razie nam tych 12 ludzi wystarczy do ogarnięcia. Teraz priorytetem jest zbudowanie tego. Dobra, tu mamy 5 na 5. Nie ma sensu, wiecie, nie ma sensu, ja na razie nie chcę jakby iść w rozbudowę demograficzną na tym poziomie, bo oni za dużo będą żreć. Jak tutaj dostawię, wiecie, kolejne domki czy coś, ich mi tutaj najdzie 20 osób, to wiecie, to jeszcze mi zaczną głodować, bo mamy tego jednego myśliwego, ja sobie zaczekam, aż to te warzywa mi wskoczą, nie? Zobaczmy, no, produkcja żywności mamy 300, nie? No to tak... Jak tam pamiętacie z poprzedniej mapy, no to tam już miałem 20 tysięcy, nie? Także no 300, no to jest tak... Tam miałem 400... mieszkańców ponad, no. No to może i mam zapasy nawet... Może i mam nawet na 40 ludzi w sumie. Chociaż nie, no bo 10% z 20 tysięcy to jest 2000. 2000, czyli 2000 żarcia musi być jakby dla 40 osób. Tylko, że ja tam miałem z górką. Dużo. W sensie 20 tysięcy żywności produkowałem, ale zjadali mi chyba 12 czy coś takiego. 400 ludzi, nie? No, ale już się kończy, widzicie? Także dobrze, że nie rozbudowałem ludności, bo już się kończą zapasy mięcha.
To jest priorytet teraz. Może nawet przydzielimy więcej, niech będzie tych budowniczych. O, magazyn jest pełny, widzicie. No to pole chyba w drugim roku, mi się wydaje, że w tym roku jeszcze raczej nie powstanie. Dopiero w kolejnym. O, na 120 nagrobków, także spory cmentarz, dobrze. Zobaczcie, drewna opałowego bardzo dużo mamy w sumie. W sumie zwolnijmy tego jednego. Nie potrzeba tu tylu. No bo jaką mamy konsumpcję tego drewna, moment. Drewno połowę zużyte 33, no to nie, no to pany, to my mamy strasznie dużo tego drewna połowego, to właśnie trzeba zwolnić jednego chłopka i może zbudujemy w sumie zbieracza, to może on tu coś będzie zbierał. O, zbierał będzie, zobaczcie, jagody, zioła. Dobra, postawmy zbieracza tutaj. No to zawsze też nam się trochę zwiększy, wiecie, ziółka będzie zbierał. No i nawet wierzbę, z tego co widziałem. Gdzieś tutaj ma, a tu ma wierzbę. No widzicie, to będzie zbierał to też. No i będzie, o, namierzono drapieżnik. Będzie, wiecie, będzie można koszyki robić, nie? Tylko minus jest taki, kurde, tu mi goni coś. To chyba jakiś wilk. No. I tak ma pozostać. Tylko widzicie, tu mi, kurczę, nie wiem czy... A, już postawili zbieracze. No to szybko. W zasięgu, no ziół ma dużo, jagód ma, no to trochę jagód pewnie też nazbiera. No i dobra, to mi trochę wzmocni jeszcze te zapasy żywności. Ale niech budują to pole na warzywa, to dopiero mnie jakby... tak upewni, że mamy zapas, że z żywnością dobrze stoimy, jesteśmy dobrze zabezpieczeni, żeby ruszać tutaj z dalszym rozwojem, no. Ale powiem wam, że tu nie mam za bardzo gdzie się rozbudowywać. Chyba na południe, tu będę musiał tą dzielnicę taką już luksusową gdzieś budować. No tutaj będę musiał ją wcisnąć, no bo gdzie? Tu mamy glinę, coś. Tu już zacząłem te produkcyjne. Tu jest wzgórze, też chyba, że ja bym to jakoś wyrównał. No, zobaczymy. Ale ta miejscówka jednak nie jest taka najlepsza. Nie zauważyłem, że tutaj ten teren trzeba będzie wyrównywać w razie czego. No, poziom zapasów jest niski, ale nie no, 80 mięcha mają. To powinno starczyć. Ten coś zbiera. Ziół nazbierał na razie 30. Lepiej byś te jagody zbierał i warzywa, bo to się prędzej przyda na razie. Nie no, tu będziemy musieli to osiedle zbudować. No, no tu trzeba będzie to wszystko stawiać. No bo tu zrobimy kolejnego myśliwego, tam na północ też mamy kolejnego myśliwego. Tu mamy pola pod warzywa. No ale tu, kurde, mało miejsca jest. Tu i tak wciśniemy tylko tak naprawdę takie jedno osiedle mieszkaniowe. A z kolejnym trzeba będzie kombinować. Ale to jak bardziej zeksplorujemy mapę, to się coś wymyśli. Na razie to i tak. Wiecie, na razie i tak mamy, kurde, tutaj dużo do roboty.
co, ten, zobaczcie, 420 mięsa zebrał. Ciekawe, jak my z tymi łukami stoimy, szczałami. Bo tak coś czuję, że... Nie, nadal jest 60 szczał. 40, no właśnie. Tak czułem, że wiecie, że zaraz zacznie brakować. No bo on tutaj dobiera ten myśliwy. Także niedługo tego fletcherza będziemy musieli też postawić. Niedługo będziemy musieli fletcherza postawić, no i widzicie. Lub generuje problemy. Dobra, stawiać to pole, kurde. To jest najważniejsze teraz, żeby to pole stanęło. To wtedy wiecie, jak już będziemy mieli warzyw jeszcze duży zapas, no to naprawdę tutaj się podciągniemy z tą żywnością. Coś się zepsuła, musiała się zepsuć ta żywność, bo widzicie, od razu spadło. Było na 4 czy 5 miesięcy, od razu spadło do zera. No zleciłbym coś do budowy, ale czekam, niech oni to pole postawią, kurde. A nawet, wiecie co, nawet, bo my nie robimy przecież nic innego, nawet dajmy tu więcej. 8 dajmy, budowniczych niech będzie. Kurde. Zabił mi człowieka? Nie, no zabił mi człowieka, jakiś wilk głupi. Jest ranny, ale on umrze. Zobaczcie, umiera. No i game over. No. Kurde, no. I tracę manpower. Już mam 9 tylko. O. Ten go będzie... Tego będzie gdzieś transportowała. Budować to pole, kurde, pajace, no. Moment. Tylko należy się zastanowić, czy to są budowniczy w tym momencie, czy to są robotnicy. Bo ja dałem na budowniczych, żeby było budowniczych dużo, a to może są robotnicy. W sensie może to już robią. Dobra, dajmy tu 5 jednak. Jesteś budowniczym czy robotniczym? Tu mają niezbudowane. Wymagane zasoby? Co? A, ten kamień może trzeba zebrać. Ale zobaczcie, teraz automatycznie walczą z tymi drapieżnikami, nie? Wcześniej tak nie było. Coś tu musiało się zmienić. No kurde, no tego pola mi nie zbudują chyba jeszcze w tym roku. Nie wiem, czy to chodzi o to, że ten głaz trzeba właśnie było zebrać i dopiero teraz zbudują tą drogę? Chyba tak, zobaczcie, no to o to chodziło. Że głaz stał na drodze. Dobra, wiecie co, to ja od razu im zrobię tu... O, taką dróżkę tu zróbmy. Bo tu jakoś to osiedle będę planował, nie? Ale to jeszcze chwila, no kurde, widzicie? Nie chcą coś mi zbudować tego co ja chcę. O, dajmy może priorytet. Może to coś da. Da coś priorytet? No chyba nie da. No cały czas jedna osoba to robi. No nie mogę, no. Było tu dwóch, ale kurde, jeden został zabity przez wilka. Jak jeszcze
tego, kurde, jakiś wilk zabije, to już w ogóle nikt tego nie zbuduje. Nie wiem, ci się kręcą bez sensu, coś. Dobra, dam im może, niech zbierają jakiś, tu mają kamień, weźcie to coś, zbierzcie. Przybył nowy mieszkaniec i urodził się. Dobra, mamy 12 na 12, także skoczyła demografia. Dobra, zbudujmy może jeszcze jedno mieszkanie w sumie, żeby trochę ta liczba ludności skoczyła. Będziemy mieć 4 domy. No, to będziemy przygotowani na przyjęcie 16 ludzi. No nie uda się w tym roku, zobaczcie, 216, 192 jeszcze prac. Nie uda się w tym roku jeszcze zbudować. W przyszłym dopiero będzie. Ale zobaczcie, dwa rodzaje żywności mają od razu i zioła mają. Czyli brakuje atrakcyjności i centrum miasta na drugim. A centrum miasta na drugim to co trzeba mieć? A 30 ludzi, 8 schronów, rynek i deski. O, no to może nawet to w drugim odcinku zrobimy. Bo dzisiaj już 32 minuty nagrywam, to nie zdążymy tego. Tym bardziej, że kurde, tego pola mi nie chcą zbudować, co to jest najważniejsze. Ja czekam na to pole. Ja czekam na to pole, żeby ruszyć z rozbudową prawdziwą. No bo nie będę się rzucał, wiecie, na rozbudowę tutaj nie wiadomo jaką, jak mam tylko jednego myśliwego. A jednak te pola najlepiej zapewniają żywność. Jeszcze wiecie, specjalnie takie małe postawiłem to poletko, żeby szybko mi kurde to postawili. A oni widzicie, nie, może ogarnie, dobra. To może od przyszłego roku już ruszymy. Kurde, tutaj z jakąś produkcją. A i tak w przyszłym roku to będzie przetrzepanie. Najpierw, o dobra, możemy zaplanować. Dobra, to niech przetrzepie. A nie, to jest ten rok. Dobra, to nie, w tym roku to już nic nie ma sensu robić. To usuń. To w przyszłym roku niech przetrzepie. I co, i fasole. Albo dobra, niech przeszczepie totalnie. Potem dajmy. Marchew powiedzmy i fasolę. Tu dajmy. Koniczynę. I fasolę. Coś takiego zróbmy. No, ale to widzicie, to jeszcze będziemy musieli zaczekać, bo teraz dopiero, w tym roku będą dopiero przetrzepywać. Niedźwiedź ich goni. Zobaczcie. O, i dom atakuje. Ja pierdzielę, no. Weźcie z nim, zawalczcie, no. Dobra, udało się. Teraz dopiero będzie trzepanie z tych fastów. Widzicie, bo te prace to obniżają skalistość i poziom fastów, nie? Dobra, dajmy im, niech zbudują od razu tutaj mur polny. Cyk. 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 Mur polny. No i zlećmy od razu, niech zbudują też furtkę, żeby było wejście. O, proszę bardzo. No i drogę trzeba dociągnąć, nie? Tu jeszcze są. O, nie mogę, bo... Zobaczcie, nie mogę zbudować drogi, bo że za krótki ten...
poniżej minimalnego rozmiaru. No to nie wiem. Dobra, to tak jakoś. O. No niech zakręca tak. Nawet. To tutaj jakąś na południe zrobimy później drogę. No i powoli chyba będziemy teraz ogarniać sobie tego Fletcherza, mi się wydaje. Bo jak z tymi szczałami stoimy? Nie no, jeszcze jest. O nie, 20 już jest, widzicie. Także, tak jak mówiłem, to będzie moment na tego Fletcherza. Zasoby. Aj, tylko my musimy jeszcze... Widzicie, my musimy jeszcze tartak. No tak. Czyli teraz w ogóle musimy zagrodę postawić. Zagroda, deski i tak dalej. Właśnie, zagrodę gdzie postawić? Zagrodę, kurde, właśnie. Może tu? Dobra, tu postawmy. Ciekaw jestem, co się zacznie dziać, jak dostanę tutaj pierwsze ataki. Tego się najbardziej boję, że to będą jakieś tłuste, naprawdę tłuste ataki. No i nie ogarniemy. Ale dobra, można powiedzieć, że taki pierwszy etap tutaj rozgrywki, wszystko wydaje się, że się powiedzie, czyli zapewnienie tego drewna opałowego, no to już się to nam powiodło. No i zapewnienie żywności, no to na razie jeszcze jesteśmy tak na styk, ale jak tutaj się zacznie produkcja tej marchwi, fasoli i tak dalej, to tutaj też powinniśmy już ogarnąć temat. O, magazyn jest pełny, widzicie, dlatego tutaj tą zagrodę dobrze, że postawiliśmy. Tylko, że w zagrodzie też nie wszystko może być. My musimy chyba jeszcze piwnicę ziemną postawić. W zagrodzie nie wszystko może być. Pytanie, gdzie tą piwnicę ziemną postawić? Ja bym przy polu postawił. Dobra, postawię tutaj. Jak wam się podoba Kraków, no. Jak widzicie, to takie początki dopiero wczesne grodu Kraka, ale myślę, że tutaj ogarniemy sytuację. A, Fletcherze miałem, dobra, to jeszcze musimy tartak zaraz ogarnąć. Zasoby. Kurde, żeby mi w końcu tych ludzi nie brakowało, żebyśmy się na tym nie załatwili. No zobaczcie, tu mamy 5 robotników. Dobra, chyba możemy sobie pozwolić. Zobaczcie, ten improwizowany tartak bardzo zjedzie nam atrakcyjność. No to musimy tutaj też postawić. Oj, nie wiem czy... Nie no, trochę źle. Anuluję, bo źle postawiłem. O, czemu to zablokowane przez drogę? Co? Zobaczcie, nie mogę coś postawić. A, tu jest coś. Ja, jaki przypał w ogóle. Nierówności terenu są. Dobra, zbudujmy nawet krzywo.
zróbmy ten dar, tak? Tu nie ma takiego znaczenia, żeby to było wszystko ładnie, bo tu będą te budynki produkcyjne tej naszej początkowej fazy osady. No, czy tutaj... A, tutaj trzepią. No dobra, obniżają ten poziom chwastów, tą skalistość. No ale widzicie, kurde, wolno im to coś idzie, to zbijanie. 78-50% cały czas jest, dużo. Duża skalistość tu jest. No i poziom chwastów też. Kurde, widzicie, bo to też jest wyższy poziom trudności. I może tutaj ciężej będzie to zbić niż na tym średnim poziomie. Na tym średnim poziomie coś takiego, co zrobiłem, to wystarczało, nie? A tu może... Zobaczmy w ogóle, jak to działa. Jak działają. Eliminacja chwastu. Widzicie, to działa coś słabo. Fasola też działa słabo na eliminację chwastów. To działa dobrze. I dobrze wpływa na płodność. Ale widzicie, tutaj koniczyna już daje mniej niż na średnim poziomie, bo widzicie, tu daje 3% wpływ na płodność, czyli mniej. Fasola ciekawe ile daje, pewnie też daje mniej. Fasola daje 1%, a pamiętacie, a na średnim poziomie był wpływ na płodność chyba 4% na fasoli, a na koniczynie to w ogóle 5% był. Także no po prostu to wszystko mniej daje. Marchewka minus 2 wpływ na płodność, a to chyba też mniej niż... Tam był chyba większy minus na średnim poziomie. No to to jest jakoś bardziej tutaj też, kurczę, inaczej trochę zrobione niż na tym średnim poziomie, z tego co widzę. Dobra, mamy tartak. Mamy tartak, także zaraz będziemy mieć deski. No i będzie fajnie. Ile wy tutaj kłód potrzebujecie? A, z jednej kłody dwie deski robią. No to spoko. Trochę tego narobią. O, widzicie, już mu się strzały skończyły. I to jest moment... A nie, jeszcze tutaj na szczęście jest 20 strzał. Ale no to jest ten moment, w którym musimy tego fleczerza postawić. Tak, budynek fleczerza. 20 desek jest kosztem. No dobra, to jeszcze zaczekajmy, aż te deski zbiorą. No, w przyszłym roku powinna być marchew już tutaj i fasola. Także no to nas powinno wybić też tutaj z żywnością i myślę, że skoczymy na tych 16 mieszkańców. Także tutaj osada zacznie się wzmacniać demograficznie po prostu. No. No ale poziom pogromca, widzicie, no to tutaj już nie ma żartów. Ale nawet na samym początku, widzicie, od razu trzeba było ich rzucić do zbierania drewna i tego kamienia. Nie pamiętam, czy tak było na tym średnim poziomie też. Chyba tak nie... A może i tak było też? Już sam nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że były jakieś zasoby od razu na początek do budowania tego centrum miasta. Fleczerza tu od razu przy nim postawić. Taki dylemat trochę. Czy też tam, gdzie te produkcyjne. Moment, zobaczmy, czy on zjeżdża atrakcyjność. Nie zjeżdża atrakcyjności. To można i tu w sumie. Może i tu postawmy. No tu postawmy fleczerza. Będzie produkował strzały i łuki od razu dla tego myśliwego.
No myślę, że uda nam się przetrwać ten pierwszy odcinek na poziomie pogromca, ale już jestem ciekaw, co się wydarzy w drugim odcinku. Co się wydarzy w drugim odcinku, bo dochodzimy, zobaczcie, do 5. roku w tej grze, na tym poziomie pogromca, i z tego, co kojarzę, to jakoś koło 6-7 roku był pierwszy atak zbirów na tym poziomie średnim. I się zastanawiam, czy czasem tutaj nie będzie podobnie. Że po prostu niebawem, czyli pewnie już w drugim odcinku, wydarzy się pierwszy atak jakichś tutaj łobuzów i czy oni mi tutaj no nie pokażą, gdzie moje miejsce. To jest to pytanie kluczowe. Dobra, jeszcze dwie deski, powstanie Fletcher. No i teraz, o, mięso tu trzymamy. Dobra, marchewka będzie niedługo. To może zaczekamy jeszcze na zakończenie tego odcinka, aż chociaż zbiór tej marchwi będzie. Może się uda wbić na tych 16 mieszkańców. Zobaczymy, jak nam skoczą te zapasy żywności, na ile miesięcy będzie pokazywało, jak pójdzie zbiór marchwi. A sprawdźmy od razu, jaką mamy teraz produkcję żywności. No tak tutaj, jak widzicie, 300 do maksymalnie 350 rocznie dobijamy. Ale na razie to jedziemy na samym białku, nie? A, chociaż nie, on tutaj owoce, no tak, bo jagody zbiera ten zbieracz w sumie. Z tego, no. Ale był rok, że zobaczcie, białka 400. No to ja nie wiem, jak to jest możliwe, że białka 400 jest produkowane, a żywności mamy całościowo... A nie, łącznie jest, dobra. Łącznie jest 500. 550 nawet żywności. A zużywamy 300. No to mamy górkę. Mamy górkę, ale musi być zapas na 6 miesięcy, żeby nowi ludzie przyjechali, nie? Zaczekajmy do tego zbioru marchwi przynajmniej, zobaczymy, jak nam to wpłynie tutaj na magazyny żywności. Czy nam wskoczy tutaj. O, napastnicy są. Kurde, widzicie, ja myślałem, że atak będzie w kolejnym odcinku, a tu już jest z tym. Napastnika, jednego napastnika. A idzie, skurczybyk. To dobra, to z jednym to będziemy się strzelać. Moment, chodźcie. Chodźcie wszyscy. Weźcie go, zabijcie. Przecież jeden napastnik nie sparaliżuje mi chyba całej osady. O kurde. Walczcie z nim. Kurde. Źle to wygląda, wam powiem. On mi wybije połowę ludzi. Dobra. Jednak się uda. No i co? I co? Było wbijać do Krakowa? Było wbijać? Zabić go. Nie pozwolić mu uciec. Zginiesz na krakowskiej ziemi, ty łotrzyku nędzny. O! A, pięknie dostał z łuku. No i dobra. No to odparliśmy pierwszy atak na Kraków. Kurczę, zabił mi jednego człowieka. 11 mam na 16. Co z marchewką? Czy będą zbiory? Będą chyba zbiory. Jest! Zobaczcie! Na 12 miesięcy. Super. No to może teraz skoczy mi liczba mieszkańców. Wiecie co? Ja bym jeszcze... Bo... 16 to może będzie trochę za mało. Może jeszcze domy gdzieś tu postawimy. Może tu? Tak myślę. A postawmy tu domek nawet. Dajmy na razy 3 oczywiście. No zobaczcie, zapasy żywności na 18 miesięcy. No teraz to mamy żarła po prostu. Nic, tylko niech wbijają ci ludzie do nas.
Nie wiem, czemu nie wbijają akurat. Jak tyle żarcia jest. Tyle żarcia jest, że powinni wbijać. Mają miejsca do zamieszkania. Udało się wyleczyć mieszkańca. Budynek został zniszczony, co? Ło! Improwizowany tartak, zobaczcie. Dlaczego? Tu zginął drwal, coś. Budynek stanął w płomieniach. O kurde, gasić to. Widzicie, częściej tutaj, w tej grze, na tym poziomie trudności, wydaje mi się, że też takie klęski będą występowały różne. No, czy uda się rozbudować demograficznie? Przed zakończeniem odcinka. Chciałbym dojść, kurde, jeszcze w tym pierwszym odcinku do tak, no do tych 20 ludzi, no. Albo chociaż 16, może byśmy mieli, no. To bym uznał, że już tutaj temat takiego, tej pierwszej fazy rozwoju jest zamknięty. Mamy chałup na 20 ludzi, no tylko niech wbijają. Widzicie, jak ja chcę, żeby oni przyszli, to akurat nie chcą przyjść, no. Macie żarcie, no. Macie żarcie, idzie jesień, no. O co wam chodzi? O, przybyli nowi mieszkańcy. 3. Urodził się nowy. Jest, dobrze, jest 14. Jest 14, także już tutaj ludzie zaczynają wbijać do Krakowa. Są nowe rekordy demograficzne. No dobra, bo nagrywam 52 minuty. No to myślę, że to jest dobry moment na to, żeby zakończyć ten pierwszy odcinek, a w zasadzie 21 odcinek z gry Farthest Frontier. No z tym, że pierwszy tutaj na nowym poziomie trudności, na najwyższym poziomie trudności, na poziomie pogromca. No jak chcecie zobaczyć, jak dalej sobie radzę na tym poziomie, to już zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, do następnego, cześć!